Sponsorem programu jest moja firma telepapuga.pl. Porady prawne przez telefon, bez chodzenia do kancelarii. Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Możemy? Możemy? Dzień dobry panie Wojciechu. Dzień dobry panie Andrzeju. Tydzień temu rozgadaliśmy się na temat, e, proszę pana, kultury, że tak to na nazwę, Broadway'u, pana stand-up'u, no i jeszcze o Polonii amerykańskiej mówiliśmy, ale wie pan co, dwa tygodnie temu odbył się szczyt nukle antynuklearny w Waszyngtonie. No, tam prezydent Obama, odchodzący zresztą, przyjmował wielu ważnych prezydentów, premierów z całego świata. Między innymi nasz prezydent tam był. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo tu kłótnia trwała, czy była rozmowa w cztery oczy z Obamą, czy nie było. Nawet wyliczano sekundy, minuty, metry w Białym Domu, kiedy tam mógł rozmawiać. Nasz prezydent wyszło, że nie mógł, ale. I pytam pana, czy to gdzieś znajdowało odbicie w mediach, w ogóle ten szczyt? Czy Amerykanie się brzydko nazwę rajcują takimi sprawami? Samym szczytem. antynuklearnym. Coraz mniej, tam. dlatego że no, Obama nie jest wiarygodnym prezydentem. Nie, podpisał z Iranem e, parszywą umowę. No tak, odmroził. odmroził, odmroził. A oni sobie za to broń kupili. Mm -hmm. Oni sobie za swoje aktywa zamrożone, które natychmiast po odprążeniu kupili sobie broń. A nie tak miało być, i teraz Obama już naprawdę nie miał jak więcej krętaczyć, i powiedział: No, jestem rozczarowany tym, co zrobili. W związku z tym, jego na tych zjazdach antynuklearnych niespecjalnie się słucha. Kiedy w Brukseli wylatywały w powietrze szczątki ludzkie, to on na Kubie sobie siedział w słoneczku i obserwował mecz baseballa i fale robił. A potem, zamiast wracać do Waszyngtonu i zarządzić jakiś porządek na świecie. No to poleciał do Argentyny tango tańczyć. Czyli co, tak nie bardzo tam o tym szaleje. To nie jest no. już w tej chwili ważny prezydent. No, po pierwsze pani... kończy mu się kadencja, po drugie nie uczestniczy w reelekcji, po trzecie nie uczestniczy w prawyborach, nie popiera kandydata demokratycznego, nie wspiera z własnej partii kandydata. Już gra na siebie, na swoją emeryturę, więc jego nikt nie słucha, a na zagranicą jest słaby. Wie pan, Irańczycy no. kupili se czołgi i, i karabiny, i mają go gdzieś, i on nic nie robi. W związku z tym spotkanie Dudy z Obamą naprawdę nie miałoby żadnego znaczenia, czy było, czy nie było. A było spotkanie, jak już pan o Kubie, prezydenta Obamy z prezydentem Kuby, bratem wielkiego Castro Raulem Castro. Wielkiego dyktatora. Tak, Kastro, no nie oczywiście że mówię, tysiące tak, ludzi w więzieniach. Mówię to, to, jest to jest podstawowy zarzut wobec tej wizyty Obamy. Bo on jadąc na Kubę, powinien powiedzieć chłopaki, ale zróbcie coś też z drugą stronę. Wypuśćcie wszystkich więźniów politycznych na ulicę, kiedy ja do was jadę. Podczas gdy co było? Było pałowanie więźniów politycznych. Na oczach kamer, w momencie, kiedy Obama odbywał wizytę. Nie dość, że nie wypuścili politycznych, to jeszcze Jest żony ruch. więźniów politycznych, które urządziły proces, były na ulicy pałowane. I jeszcze była taka sytuacja, że chciał Obama klepnąć po plecach tegoż Castro, a on tę rękę odtrącił i w ogóle stawiał żądania. Tylko jedna sprawa, pan nie pali, nie? No niestety, tytoniu. Ja dla jak to niestety? No bo wie pan, przywoziłby pan jakieś amerykańskie papierosy, ale o, o co chciał zadać? Bo cygara, ne, cygara są chciał... nielegalne kubańskie w Stanach jeszcze chyba, nie? Wie pan co, ale wszystkim znajomym przywożę. No w Meksyku jestem, to w Meksyku a. mogę kupić legalnie, a jak lecę z Meksyku do Ameryki, nikt mnie nie sprawdza. No rozumiem, no To przywożę. bo myślałem, że to chociaż taki efekt jest. O, pozwalamy, żeby cygara kubańskie już do Ameryki były eksportowane, ale to ja chyba nie było. Ja się przemytnictwem zajmuję od wczesnej <laughs> szkoły, proszę pana, średniej. Przemycałem z zagranicy różne rzeczy do Polski. Gacie bawełniane z Meksyku nielegalnie mhm. było wtedy wozić. Wyobraża pan sobie, jak za komuny było? No, wiecie, pan. no więc jestem przyzwyczajony przemytnictwem. No ale co, pan przebitkę stosował sporą i pan zarabiał na tym, rozumiem. No bo jak, Oczywiście, no, ale no. Nie, nie, nie potrzebowałem stypendium żadnego naukowego. No tak. Uczyłem się na trójki, wyjeżdżałem mm -hmm. byle zaliczyć sesję i szybko wyjeżdżałem za granicę do roboty, bo byłem w stanie zarobić za granicą więcej niż stypendium naukowe wynosiło. Panie Wojciechu, to w takim razie do Polski chciał pan o polityce, to pan ma teraz, dam panu. Konie padają. Wianowie Podlaskim, tak? Tak, panie Wojciechu, pan koniarz, y, przepraszam za to określenie, ale to też nie niepejoratywnie. Pan na koniu dobrze jeździ, umie się pan trzymać od lat, zresztą, bo przecież znam historię prawie całą pana życia. Hmm. Jak pan patrzy, panie Wojciechu? Już tak całkiem serio, bez sympatii politycznych, odrzućmy je i tak dalej, i tak dalej. Jest y, człowiek który się zna, stadnina odnosi sukcesy, aukcje koni, piękne konie arabskie, najczystszej krwi można powiedzieć na świecie. Zresztą tu o Tak, to o, prawda, u nas o, szejkowie arabscy tak, kupują i nagle, celach, tak. dalej. I nagle wie pan przychodzi zmiana, wyrzucają tych ludzi, którzy się znają na tym, niektórzy odchodzą. padają klacze, ja nie wiem czy to z powodu tych zmian, pal sześć, tam to, to to jest trwa śledztwo, jedni przerzucają się oskarżeniami, drudzy także nie sądzi pan, że chociaż zwierzęta można by było tak piękne jak konie zostawić w spokoju? Proszę pana, nie znam tła politycznego tej sprawy. Może bym był lepszy w tej rozmowie. Ale po co polityka gdybym, tam? No wie pan. Znał... Nie, to... No proszę pana, być może weszła, że no. na przykład ktoś, A. kto nowej władzy nie pasował, został wymieniony. Natomiast pracownicy go lubią, pomimo, że komunista, bo fachowiec. I w związku z tym jakiś tam stajenny doprowadził do skrętu kiszek. Bo to były skręty kiszek u koni. Jest takie podejrzenie, jest... przepraszam, nie, takie informacje do, do pana mogły nie dotrzeć. Tylko nie wiem, ile w nich prawdy jest, że w paszy, w owsie, czy tam jakieś antybiotyki stwierdzono, które są szkodliwe dla konia, daje się kurom do, 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 do jedzenia. No nie wiem, no ale to tak nawiasem mówiąc. I... Skręt kiszek je, u konia jest dosyć łatwo wywołać. Jak człowiek zna swoje zwierzę, to jest w stanie wzdęcie wywołać, skręt kiszek, wie pan. Więc ktoś złośliwie rzeczywiście mógł to zrobić. Mam nadzieję, że go złapią. Natomiast, no proszę na co? Trzeba no. się znać na tym, co się robi. No Pisma, więc na krótką ławkę. Pisma, bardzo ku, krótką ławkę fachowców, bo inteligencja z Polski wyjeżdżała albo była wykańczana i musiała wyjechać, albo jechała do Katynia, a po Katyniu w, kole, w kolejne ciurmy jechała. W związku z tym pisma, krótką ławkę. Lewica ma długą ławkę i lewica ma przenóżnych fachowców, również pewnie od koni. A PiS nie ma takich fachowców. I jak dokonuje zmiany po linii politycznej, to czasami wsadzić muszą gorszego na miejsce lepszego. Czasami trzeba pomyśleć o, o, o spojrzeniu innych na nasz kraj, na przykład na tę hodowlę tych wspaniałych Arabów, wie pan. I sobie powiedzieć, dobra, dobra. powiedzieć patrz, tam układ polityczny, nie będziemy wstawiać tam z dzisiaj naszego człowieka, tylko zostawimy tego Krzysia, dobra. który tam jest i się znano. Jeżeli pan chce na to patrzeć w ten sposób, to należy stadninę koni w Janowie oddać prawowitym właścicielom, się z nimi uczciwie rozliczyć. Nie wiem czy to zrobiono. Bo to był majątek ukradziony po II wojnie światowej i konie i infrastruktura i przez całe lata nieprawnie paser odnosił korzyści materialne. Z gospodarowania cudzym towarem, to tak jakby wie pan, szofer ukradł samochód luksusowy komuś i potem brał pieniądze za to, że wozi tym samochodem inne osoby. Wszyscy, którzy kupowali przez całe lata komuny Konie w Janowie Podlaskim, kupowali od pasera. Panie... Tę sprawę jakoś trzeba zakończyć. Tak panie Bucie, szczegółów nie znam, tam jakieś były rozwiązania z tymi właścicielami, nawet pomagali w prowadzeniu tej stadniny, ale nie jestem tutaj specjalistą. W każdym razie śledztwo trwa, nawet pod nadzorem, proszę pana. Z śmierci konia. A co pod, z oponą prezydencką? Pod nadzorem prezyd tego, jak to się za prokuratora generalnego. A opona prezydencka? Panie Wójcie, nie mówmy o oponie, wie pan, bo jest tak zagmatwana sprawa. Najpierw była wsparcia. To jest wsparciała. prosta sprawa. No. Zawsze odpowiada ochrona prezydenta za takie wypadki no. i odpowiada natychmiast. Oczywiście. I nie ujawniamy w mediach, dlaczego opona wybuchła. Wywalamy po cichu, ale z hukiem. Z zakazem pracy w jakiejkolwiek tego typu instytucji państwowej na zawsze? Tych gości, którzy dopuścili do tej sytuacji. Ja się z Panem I Mnie zgadzam. nie interesuje, czy to był ładunek wybuchowy. Nawet może nie powinienem wiedzieć tego, jako szeregowy obywatel, bez klaryfikacji do tajnych wiadomości. Lepiej, żeby zagranica nie wiedziała gdyby się okazało, że to y, ładunek wybuchowy, gdyby się okazało, że sparciała stara opona to zagranica, szpiegowskie różne instytucje, które mogą kiedyś chcieć wysadzić naszego prezydenta, też lepiej, żeby o tym nie wiedziały. Takie rzeczy się załatwia po cichu, bo za chwilę terroryści wykorzystają wszystkie te informacje, które w tej chwili Oczywiście. płyną przez gazetę. Wyborczą. Panie Wojciechu, pan tego nie widział być może, ale co mnie uderzyło, czy wie pan, co oni zrobili, ci borowcy? Oni wpuścili dziennikarzy do tego garażu, gdzie ta limuzyna prezydencka pancerna garażowała i oni mogli tam chodzić, fotografować i tak dalej, i tak dalej. Proszę Cisza, pana to tym porowcom no. mówimy: w tej chwili dziękujemy. Zbiera o, się właśnie. ich za tyłki, mówi panowie, to jest teren zamknięty. Nie pokazujemy w telewizji, Oczywiście. jaki dach ma garaż, w którym będzie parkowała za chwilę kolejna limuzyna prezydencka. No błagam to ja to z książek, proszę pana, kryminałów znam takie procedury. Podstępnie bym pana spytał, czy pan w raju podatkowym nie trzyma swojego majątku, ale pana nie spytam. Proszę pana, Wie ale pan... może, mnie pan, pytać? może nie, mnie pan pytać. Nie, nie, nie ja jestem... Nie, panie Wojciechu. Jestem oburzony tym, że ktoś jest oburzony, że ktoś inny sobie złożył pieniądze do banku. A co to was obchodzi wszystkich, że Putin sobie odłożył w Panamie 2 miliardy dolarów? Sprawdźcie tylko, czy nie ukradł w Rosji. Natomiast to, gdzie trzyma swoje pieniądze, to jest niczyja sprawa. Jego sprawa. Czy trzyma w kołdrze, czy trzyma w panamie. Kończymy, panie Wojciechu, bardzo I tutaj akurat się z panem zgadzam, co mi sprawia wielką przykrość dzisiaj, e, <laughs> że, że tak się złożyło. E, dziękujemy państwu za uwagę. Spotykamy się za tydzień. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.